Widać, że nie ma na niego pomysłu. On już sam zaczyna mówić, że czuje się najlepiej na numerze 8, to taki obok Krychowiaka, to co Tomek wspominał wcześniej, ale ja nie widzę go na tej pozycji, z tego względu, że ten zawodnik musi naturalnie dobrze bronić. On naturalnie dobrze nie broni, dlatego za nim zawsze musi być dwóch zawodników defensywnych, stąd najlepiej czuł się na pozycji dziesiątki. Spróbuję się nie zgodzić z panem trenerem co do jego pozycji numer 10, bo wielokrotnie grał na tej pozycji i też nie dawał takiego wsparcia. Razem z Robertem nie tworzyli tylu sytuacji. Mi się wydaje, że tak jak on już sam wspomniał o tej ósemce, to co pan trener zasugerował, że nie broni tak jak Krychowiak. No nie ma takich umiejętności aż typowo, że bardziej się czuje w ofensywie, ale przy piłce on wystarczy mu 2 metry, że on uwolni się od przeciwnika i potrafi zagrać taką piłkę, który żadnej, że ja nie widzę w reprezentacji zawodnika, który może taką piłkę zagrać otwierającą, bo on ma taki zmysł, takie umiejętności.